Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Green Hell, gdzie trafiliśmy no znów do raju, do złotego miasta, Eldorado i te sprawy. Mamy wiele notatek, ale wydaje mi się, że szkoda by było teraz tracić ten dzień na to, żeby je czytać, więc notatki sobie zostawimy na noc, a teraz bierzemy hak, który był nam potrzebny. No i właśnie, podpowiadaliście tutaj, że może jeszcze będzie okazja cofnąć się tutaj, zobaczyć co się dzieje na mapie, bo fajnie by było odwiedzić te wszystkie miejscówki. Ale no właśnie, mamy hak, więc i tak będziemy musieli tutaj powrócić. Czyli tą samą drogą, którą doszliśmy, prawdopodobnie będziemy jeszcze sobie tuptać i przy okazji wtedy odwiedzimy te wszystkie miejsca, które do tej pory pominęliśmy. Trochę z tej racji też, że chciałem trzymać się cały czas tej ścieżki rozjechanej przez samochody, tak żeby... Oho. Ale z dialogami sobie poczekamy. Tutaj też mówiliście, żeby się nie spieszyć, bo nieraz pewne dialogi... O, kawa instant, bardzo dobrze. Mogą się jeszcze rozwinąć w momencie, gdy zobaczymy jakieś dodatkowe rzeczy wokół. I wtedy mamy takie opcje odblokowane w nawiasie, podpisane. Coś takiego też widzieliśmy na początku, tak? Jak się nie spieszyliśmy. Rozumiem, lista ludzi, więc to możemy akurat sobie przeczytać. A nie, opis, charakterystyka techniczna. Czyli co tutaj mamy? Usta trójkątne. Nic istotnego dla nas. Idziemy dalej zwiedzać. Jesteśmy na wczasach. O kurczę, jakie tutaj ładne kawalerki mieli do dyspozycji. No to trochę za niska. To nawet miało ochronę przed deszczem. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Ładne bambusowe konstrukcje. Dobra, idziemy zobaczyć, co z tamtej strony obozu. Czy trochę złota nam zostawili w ogóle na to wszystko. I wracając właśnie do myśli, bo tych myśli to tutaj jest, one są bardzo ulotne, ale ich jest tutaj naprawdę mnóstwo. Będziemy jeszcze tuptać sobie po tych miejscach, po których nie chodziliśmy, więc bez obaw. A tutaj po prostu, żeby nie zgubić trasy, jaką prowadził nam samochód. Zardzewiały topór. O kurcze. O kurcze. I teraz mam spory dylemat. Chipsy jak chipsy. Torebka orzechów. Zresztą możemy sobie zjeść. Zjedz. Mam spory dylemat. Bo... pokażcie nam torbę. Czy zardzewiały topór jest lepszy niż metalowy topór? Chociaż tu mamy wytrzymałość 98, a tutaj mamy 26. Zostawimy w tym miejscu. Przerzucę zardzewiały na pierwszy slot. Już jest trochę lepiej. Ciężki jest i to mi się nie podoba. Czy puszkę? Puszkę możemy sobie zostawić. Patrzę, co ewentualnie z jedzenia. Czy nam coś się nie rozłoży za moment? Mięso z papugi wywal. No i już jest dobrze. O, miąższ z kokosa, zjedz. No i bananki jeszcze trochę potrzymają. Jak my tu wyglądamy ze składnikami? Wszystkiego sporo prócz wody. No to może wypij. 76 aż nam zabrali. A czy my mamy tutaj jakąś wodę do pobrania, tak żeby ją przerobić? Coś tam na dole pukali. Mokro jest, ale licząc, że spadnie deszcz, ustawmy sobie tutaj gdzieś garnuszek. Garnuszek wrócimy. Nie zwróciłem uwagi, czy nie mają tego nalewaka takiego. A jak nie mają, to w drodze powrotnej stworzymy sobie własne, a póki co tu zwiedzamy. No deszczu, jakiś taniec mamy zrobić? W ogóle jak tam wysoko? Kurczę. No teraz z liną moglibyśmy się wspiąć, zobaczyć co tam jest. Fajny ten toporek, tak kojarzy mi się w czasy u babci. Tak. Is it? Oh, fuck! O! 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 Czytaj. Po dwóch strażników zmieniają się nieregularnie pistolety i karabiny. Kłódki stare, w klatkach około 20 osób. Sofia, Teris są razem, ale nie mogę się z nimi skontaktować. Dzień drugi. Kłódka nie ustąpiła. Potrzebna zmiana taktyki. Gdzie zabierają ludzi? Izabel twierdzi, że na nich eksperymentują. Dowód, sprzęt medyczny, obecność rdzennych. W obozie są chorzy. Potencjalny wybuch epidemii. Chorzy pod kontrolą, potwierdzenie tezy o eksperymentach, smród palonych ciał, ożywione dyskusje, zabiorą kogoś z naszej grupy, przygotowują eksperymenty, nieudana próba ucieczki, zapuchnięte oko utrudnia rozeznanie, ale nie mam już czasu. Coś mi wstrzykiwali, pożegałem się. Izabel mówi, że to była transfuzja krwi, gorączkuje. Wsadzili nas razem do klatki, nie mam kontaktu z moimi dziewczynami.
Muszę znaleźć Teresita. Izabel wygląda coraz gorzej. Strażnik w niebieskim podkoszulku ma klucze. Niestety nie wiemy, co tu dokładnie się stało. Możemy jedynie się domyślać, że nic przyjemnego. Widzę, że chyba będzie okazja zadzwonić do żony. Mam nadzieję, że ona nic na ten temat, co tu się wydarzyło, nie wie. Ale kto by pomyślał, że w tej dżungli takie rzeczy się będą działy? Zszedłbym do kopalni, bo tu się wydaje, że co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Co prawda, no jak będzie jeszcze czas. Jak my tu wyglądamy? 16. No właśnie, nie wiem jak tu noc i dzień działa. Będzie jeszcze czas, to sobie tutaj zajrzymy. Ale tak. Cześć, Gekon. Możemy sobie ognisko gdzieś tam zrobić jeszcze. Czy coś w dole jest? Przejdźmy sobie po tym. A jak nie, no to zaraz ustawimy nasze narzędzie do... O, pijawka tutaj. Czego ona szuka w tym życiu? Zawsze na ostatniej kończynie. Łatwo sprawdzać, tak? Po prostu ostatnio. Tą, którą chcielibyśmy wziąć. I wtedy jest. Tylko, że znowu jak się sprawdzi pierwszą, jaką ostatnia, to jest pierwsza i wtedy ostatnia jest inna. No, ale to mniejsza o to. No dobra, tu dostępu do wody nie mamy. To jest akurat niestety zła wiadomość. Dobra taka, że nasze tańce nie poszły na marne. I chyba coś z tego deszczu jeszcze będzie. O, bardzo dobrze, pada. Więc mimo wszystko na przyszłość byłbym za tym. Tu będzie woda albo coś. Mimo wszystko byłbym za tym, żeby przygotować jakieś... urządzenie do deszczu. A przy okazji, tutaj widziałem palmy, a niestety bez kokosków. A przy okazji też przygotować się na dalsze wyprawy, zobaczyć co jak, wykorzystać jeszcze naszą siłę i poczytać wszystko, ile my tu mamy lektur. Jakieś pułapki nowe, kolczasta pułapka. Tylko teraz tak, kolektor wody. O, bambusowy. Nie, my chyba zwykłe mamy tu kije. Długi kij, kij, lina. Iść bananowca. Widzę, bananowca mamy gdzieś pod nosem, więc chyba możemy tak to tu ustawić. Cyk. Długi kij. Zobaczymy, jak nowy topór się sprawdzi, chociaż może nie powinienem go tak marnować na głupoty. Rąbię szybko. To mi się podoba. Nie podoba mi się, że tylko jeden długi... A nie, chyba dwa długie kije z tego wypadły. No to jest dobrze. Czy jeszcze jedno takie drzewo? Ło, tu jest tych drzewek, no to dobrze trafiliśmy. No nie, jednak ten topór chyba działa szybciej. Przede wszystkim jego największa zaleta to jest fakt, że dużą wytrzymałość ma, tak? Więc nie musimy co chwilę robić nowego, ale no, martwi mnie ten metalowy odlew, no po co go w takim razie robiliśmy? Dobra, cyk, cyk, to już jest. Linna i koniec lin. Wydaje mi się, że jakaś tu upadła wraz ze ściętym drzewem, ale to jest jedna z wielu, a tam chyba leży druga. Dopóki ją widać. I nawet trzecia na przyszłość. Liny warto trzymać, zauważyłem, bo tak, inne rzeczy, no to potrzebne, niepotrzebne, ale one dużo nie ważą. Jakoś tak łatwiej z nimi. Chodź tu, bananowcu. Tik, 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 tik. Oskarek. O. Dobra. Kiedyś była taka gra, Oskar, tak? Jakby ktoś nie kojarzy. A, mniejsza z tym. Czasy Amigi. CD32. Dobrze. I mamy nasz własny kolektor. Co najlepsze, jak szybko to poszło. I to chyba cieszy najbardziej, ta prędkość. Chociaż nie obraziłbym się na jeszcze jakiś garnuszek w tej okolicy. No nie wierzę, że nie mają. Mieszek złota? Weź. Może uda się to przetopić. Albo sprzedać za dobrą cenę. No dobra, najlepsze jest to, że siły jeszcze mamy sporo. Jeżeli coś pominę, a wiem, że jest dużo osób, które same ogrywają tę historię i w miarę wiedzą co jak, czego tu się spodziewać, to będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat. Jeszcze zobaczę w takim razie, czy tutaj czegoś nie pominąłem. Nie, orzechy, tego typu rzeczy to sobie możemy zostawić na następny dzień. Raczej nie będziemy brali tego ze sobą, ale czy to nas przeciąży? Boję się, że nie. Też jestem pozytywnie zaskoczony. Garnuszek nas może przeciążyć, ale
Ło, ty uważaj. Niestety garnuszek nie pełen złota. Ale za to wody czystej, która być może jest dla nas w tej chwili bardziej istotna. Tu jest nabierz, tak? To wszystko jest takie... Nie od razu wszystko widać, tak byśmy chcieli. Tak samo jak pewne rzeczy nas niestety przeciążają tutaj. Zjedz coś. O, dwa dni. To już w godzinach są liczone nieznane orzechy. Niewiele ważą niestety. O, węgle też. Dobra, jest lepiej. Idziemy ustawić nasz garnuszek. Napoimy. Napełnimy manierkę na dalszą drogę, nim się gdziekolwiek wybierzemy. I tak jakoś minie ten czas w kopalni. No teraz czeka nas dużo lektury. Stety, niestety. Ale myślę, że warto zapoznać się z tym, co tu mamy. No i jeszcze telefony do żony. O, będzie co to robić. Dobra, pusta puszka, lecimy. Notatki. Notatki, czytaj. Zespół. Znaleźli $30, $30. Chory bez kasy, a to nie wiem, czy to nie są... Jakby patrzeć. Nic nie znalazł, nic nie dostał. Czyli co, to jest ile wypłacili im? Bo raczej wątpię, żeby to... Cena złota. Znaczy, no przypuszczam, że tu na miejscu to złoto nie jest wiele wart. Ale... W końcu dostaliśmy nową pompę. Przerabiamy 60 wiader na osobę. Zespół zrobił 150 gramów w 3 dni. Góra złota. Podkręcamy normę. 75 wiader. Każdy musi robić co najmniej 10 gramów, albo tniemy z wypłaty. 100 wiader na osobę. 80 gramów. Nie robię, nie zobaczą kasy. Aha, rozumiem, że 80 zebrali. Dwóch ludzi leży zatrucie. 17 gramów. No i zła robota, nic nie ma. Wszyscy chorzy, malaria, rtęć. Byle nie epidemia. Maszyna stoi. Wszyscy zdechli. Oj, znaczy to nie jest śmieszne, ale coś tu się wydarzyło niedobrego. To by nie wiedzieli o tym, że robią to eksperymenty na miejscu? Tutaj Tango, spotkałem się z plemieniem. Jest teraz na kręgach. To jest we krwi. Dzieciaki. Dzieciaki są kluczem. Słyszycie? Zakłócenia. To ja bym pożyczył ten telefonik tutaj. Znaczy telefonik. Walkie-talkie. Jedyny minus zostawiania tych notatek na później jest taki, że nie wiem, czy jakieś nie pominęliśmy. Znaczy no jeszcze to było. Strzykawkę weź. R. Kawał chłopa, staruszek. Z kitką. No. O, teraz i ta młoda. No to już wiem, Izabel też tutaj. Okej. Okay. Chuda, blond, plamy. No dobra, czyli te notatki można było od razu odpalać, bo myślałem, że tu będzie coś takiego ciekawszego, a okazuje się, że to bardziej takie ich tu wewnętrzne sprawy. Zamknij apteczkę, zamknij. No te środki przeciwbólowe, żal wyrzucać. Ile one ważą tak naprawdę? O, kawa instant tu? Czyli musimy jakoś prawdopodobnie zagotować. Pół czegoś, czy pół kilograma, ale podobno no, to jest naprawdę dobra rzecz i żal by było je wyrzucać. Zapiszmy, skoczmy do łóżka, ale nie pójdziemy spać, może jeszcze zadzwonimy do żony. Wydaje mi się, że wszystko, co mogliśmy tutaj zbadać, względnie zbadaliśmy. Woda czysta, ile jest? 30 na 30, no właśnie, grzechem by było nie nabrać. Tylko, że to nam też podnosi kilogramy, tak? To... O właśnie, po tych... No tylko nie wiadomo, jakie tam jednostki mamy. Bo wątpię, żeby 10 litrów się zmieściło. Litr. Jeżeli litr. No to nasz kolega 5 kg w plecaku by tam... No, a, ciężko powiedzieć. Dobra. Mamy gdzie spać. To jest dobra wiadomość. Mamy co to robić, bo dzwonimy do żony. Która jest godzina? Chyba się nie obrazi. 21 to jeszcze wypada. Telefon. O! Moment, a my nie mieliśmy trzech dialogów, a o kopalni. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? O kurcze. Zawsze chciałeś kupić jacht. Poleciałbym do Europy. Może masz jakieś pomysły? O. Come on. You always wanted to buy a yacht. What do you say? I mean, I wouldn't mind. No i miło.
Dobra, dobra, ale żona, nie idź spać jeszcze. Zwęglone zwłoki. Dopiero co o złocie rozmawialiśmy, może... Looks like someone was attempting a blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or on second thought, maybe I don't. No i dopóki mamy baterię, to widzę, co rozmowę 10% schodzi. I just found a charred corpse. With every update, I get more and more worried about you. I need you here, please. I don't know how much longer I can take it. Mia, I'm doing my best. Just give me some more time, okay? Just a bit longer. Już niedługo. No dobrze, to idziemy spać i na rano robimy dalszy spacer po okolicy. My jutro wyruszymy dalej, co prawda, no nie wiem, czy nie powinniśmy się pospieszyć bardziej do żony. To tak, o, banany się już psują. To możemy zjeść, zjedz. Mięsko jeszcze z nami trochę tutaj przetrwa. O, nieznane orzechy możemy też już zjeść. Nic z tego nie będzie, jak to ręka. Tłuszcz, węgle mamy, białka i woda. A białko będzie z mięska, ale to nie wiem, czy już teraz trzeba to. Tak naprawdę jeszcze tu jest wokół tego wszystkiego sporo rzeczy, które możemy podnieść i zjeść. No dobra, nie słyszałem węży, to jest dobra wiadomość. Tak to... O, garnuszek. Napij się, a napij. O. Dwa garnki do picia. No zresztą widzieliśmy 70 parę rzeczy. Zastanawiam się, tak trochę kusi, żeby... Ale wątpię, nie chcę zniszczyć. Nie. Bo zastanawiałem się, czy ten topór nie ma jakiejś takiej mocy, żeby właśnie dobrać się do tych porządniejszych drzew. Ale wydaje się, że nie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu jeszcze po okolicy się kryje. Ewentualnie zrobić zapasy na dalszą drogę. Że tak naprawdę... To nam może by się przydało jeszcze zrobić gdzieś ognisko. No suszarki chyba nie ma co. Tapir czy ten? Chociaż to chyba jak ten pancernik brzmi. Tak, jak pancernik. Niech sobie żyje. Larwa. Nie wiem, czy nie skoczymy na ryby jeszcze. Te larwy warto mieć przy sobie. I tu widzę, mamy zagajnik. Coś on skrywa, oprócz tam gdzieś widziałem mrowisko. Nie, niestety nie. No, cześć. Chciałem się zapytać, czy nas się nie boi, ale wygląda na to, że jednak się boi. Dobra, spacer wokoło. Może jak dobrze pójdzie, to my jesteśmy w stanie stąd wyruszyć. O, spadło. 3 sekundy. Może jesteśmy w stanie wyruszyć jeszcze tego dnia. No nie wiem, czy te grzyby jedzone tu w okolicy tej mogiły to jest dobry pomysł, ale zjedz. Jest energia. Właśnie, a jak byśmy mogli tu umyć ręce, jakby się wybrudziły? Chyba, że tu nie mają czym się wybrudzić. A ayahuasca musi poczekać. O, bierzemy, bierzemy. Wiecie co, to nawet nie wiem, czy... Bo to owoce, z tego co pamiętam, długo właśnie nie trzymały. Długo niestety nie trzymały. A ty idziesz ciąć? Idzie. Mały stos liści. O, proszę. Mały stos liści. Rozkład za 12 godzin. Rozumiem, że za 12 godzin będzie z niego coś suchego, tak? Chyba w ten sposób to działa. Czyli ścinanie byle jakich liści daje nam stos liści, co nie jest takim złym pomysłem. Szczególnie jako rozpałka na przyszłość. Jakiś kokosek może coś? Dalej grzybki. Jedz. Chociaż też nam niewiele dają. Robimy rundkę wokół tych tutaj jakichś skałek przy tym miejscu, bo kto wie, czy nie natrafimy jeszcze na coś ciekawego. Jak już odcinek pełen kopalni złota, to
Przemierzmy ją wzdłuż i wszerz, żebym widział banany. No właśnie, my musimy... Prócz spacerków, a tu są wyżej. Prócz spacerków, to trochę tych miejscówek tu zaliczyć, żeby przygotować się na dalszą wyprawę. Jeden będzie do zjedzenia. Chyba już teraz niestety. Zjedz, sztosik. I co my z wami mamy zrobić tutaj? Rośliny najlepszego. Wiecie co? Chyba zjemy już sobie mięsko. Dwa kawałki nam zostały, ale to jest bardzo dużo białka. I w tej chwili prócz wody to nie brak nam niczego, a tak naprawdę wody też nie brak, bo gdzieś tam się zbiera cały czas w puszkę. No ta miejscówka. Dobrze, że węży nie ma tego typu problemów. Ale przyznam, że liczyłem na jakieś dodatkowe atrakcje, typu jaskinie. To jest drzewo, którego do tej pory nigdy nie widzieliśmy. Co z niego wypadnie? Co to jest? Serce palmy. Proszę, proszę, możemy sobie zjeść serce palmy. Jak znajdziemy drugie serce palmy, to chętnie to zrobię, żeby wiedzieć, czego się po niej spodziewać. Ale przyznam, że te palmy takich młodziutkich, to za wiele to nie widzieliśmy do tej pory, bo albo są jakieś takie niewyrośnięte, albo już... Ty słyszał. O! To oznacza mniej więcej tyle, że niekoniecznie jesteśmy tu bezpieczni. I nie podoba mi się ten widok. Słyszę kroki. Coś spaceruje przed nami, ale zupełnie tam idzie. Ale to jest chyba znowu pancernik. O, mrowisko. Tak się w niego wpatrzyłem. Tak, pancernik. Będzie żył. O, i cały dzień nam tu zleci. Siema. 9. Już albo dopiero. O, a my chyba wróciliśmy właśnie na szlak. Możemy się jeszcze kawałek przejść w tamtą stronę. Będziemy wracać. Palmy. Fajnie, że ten środek można jeść. Wydaje mi się, że będzie to dość pożywne. Patrząc na to, ile miejsca zajmuje. Ale nie uprzedzajmy faktów. Chyba wszystko, co mogliśmy znaleźć, wszystko, co mogliśmy zwiedzić, to przeczesaliśmy dość konkretnie. Nie widzę żadnych tu jakichś istotniejszych wskazówek, chociaż no tak, z tą mogiłą ktoś mógłby wejść do bazy i wyjść z niej, już pomijając to, że można było hak nie zauważyć. No to tak. No nie, tu skok chyba się nie opłaca. Jesteśmy nad bazą. Dobra, wracamy do niej. Myślę, że nic więcej już specjalnie tu nie znajdziemy. Zobaczmy się tam na dole w dole. Myślałem, że jakoś więcej konkretów tu znajdziemy, ale niestety to jest wszystko, więc idziemy uzupełnić nasz zbiornik na wodę. Nasz brzuszek też warto by było. I chyba jeszcze dzisiaj sobie wrócimy do samochodu, tam gdzie... Zrobiliśmy, o, jest 100 na 100, jest 100 na 100. Tam, gdzie sobie zrobiliśmy namiot. O proszę, jak my tu jesteśmy z tymi statystykami bieżąco, to co, jemy pałkę? A zobaczmy, zjedz. O, ile węglowodanów! Wow, wow! To jest bardzo dobra wiadomość. Oprócz tego, że w sumie, no zjedzmy te owoce, bo nam nawodnienia brakuje. I przede wszystkim miejsca na kolejne rzeczy, bo... Coś chciałbym zabrać z nami na dalszą drogę, a za bardzo nie mamy też możliwości tutaj pokombinować. Dobra, wskocz sobie tu. Garnek jednak będzie trzeba wziąć. Czy nam czegoś brak?
Mamy wszystko, mamy wszystko. Trochę wody w garnku zebrać, napić się i możemy ruszać. Nawet za bardzo tych chipsów czy orzechów stąd nie zabierzemy, bo nie mamy jak tego dźwignąć. Zobaczę, czy idzie zrobić jeszcze jakieś porządki i widzimy się zaraz przy wyjściu. No, dopóki jest w miarę jasno, bierzemy nasz garnuszek, weź, zabierz, no idealnie. I jeszcze plan taki byłby, żeby w miarę zdążyć do naszego samochodu. Okazuje się, że kopalnia, no właśnie, tylko ten samochód, może lepiej by było, jeżeli tu i tak zakładamy, że nie ma przejścia i musimy wrócić się całą ścieżką, to lepiej by było zwiedzić teraz ten teren tu. I tam się chyba jednak wybierzemy w pierwszej kolejności. Więc kolego, czym prędzej przed siebie, może z włócznią będzie lepiej, tak o. Wydaje się, jakby biegał szybciej niż z łukiem. Czym prędzej przed siebie, bo jeszcze przed nocą warto by było zrobić małe spanie. O, jak za darmo to. Surowy grzyb jest słodki. Tak to wygląda. Czyżby tubylcy już tu byli? Nie podobał mi się ten krok, ale nawet jeżeli ktoś chodził, to go na szczęście już wyminęliśmy. No, przyznam, że to nie są przyjemne dźwięki. A, zostawimy. Mamy tyle leków przeciwbólowych, że chyba możemy sobie pozwolić na to, żeby już nie brać tych liści. A znowu, jeżeli to był tubylec, to musiał jakoś skorzystać z windy. Ahoj. Ahoj. Fajna kopalnia. Chociaż myślałem, że będzie to taka miejscówka no, na dwa odcinki. Tak. Trochę tej lektury, trochę też tu ciekawostek. Jak się wystraszyłem, że to jakiś samochód stoi i czeka na nas. No dobrze. Marnuj paliwo, marnuj. O-o. Cyk, to się nazywa oko. Żyły nam chyba. Chyba nie trzeba do szczęścia. Ty tu uważaj, patyko, nie strasz nas. O, o. Rozśpiewane towarzystwo, podpowiadacie, żebym się ich jakoś specjalnie nie bał, bo już jesteśmy na takim etapie rozwoju, że spokojnie damy im radę, tylko cała zabawa polega na tym, że ja nie chcę im dać rady, bo nie chcę im robić krzywdy. Oni sobie tutaj żyli wcześniej, niech sobie żyją swoim życiem, a my żyjemy swoim życiem i mam nadzieję, że sobie w drogę nie wejdziemy. Na wprost z jaskini, czyli prosto przed siebie i gdzieś tam do czegoś dojdziemy. W teorii. O, widziałem jak orzechy spadały. To chyba na ten moment tam specjalnie nawet ich nie trzeba, do szczęścia. Tak to jest w tej grze. Jak czegoś pilnie poszukujemy. Tukan. A rozbierz tukana, co z tego będzie? Przetwórz. Czegoś pilnie potrzebujemy, to znaleźć nie możemy, a jak jest niepotrzebne, no to już z tego dużo. Mięso stukane. Dobra. Myślałem, że może będzie jakoś to piórko inaczej wyglądało. To zawsze tak samo, tak? Cóż tu mamy? Te kroki są zawsze przerażające. Nie wiadomo, czy człowiek, czy zwierzę. Gdzie my jesteśmy? 40-20. Idealnie w dół pod kopalnię. Będziemy szli cały czas tutaj. To dojdziemy na skraj mapy. W sensie na skraj no, tej części mapy. Może tak. O! Coś musiało doczytać. O, o! Słyszę kotka. Tam jest kotek. Serio? Cześć Puma, oddaj nam strzałę.
No niestety. Chyba nie mieliśmy wyboru, jeżeli chcieliśmy tu przeżyć. Zastanawia mnie ta pseudo-wyschnięta rzeka, czy to też był twór ludzki? Czy jednak była tu wcześniej? Czy do czegoś dojdziemy? Bo idziemy w tę stronę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam się pchać. Bo albo dojdziemy na skraj mapy i będziemy musieli się cofać, jednocześnie nie znajdując nic ciekawego. Albo zajdziemy tak daleko. Że już nie będzie po co się cofać. Ale to najwyżej jakoś rozwiążemy to inaczej. Coś sobie to tupta, ale raczej to... Tak, tapirek. Nowe miejsce na mapie, o! Co to jest? Coś tu się rozbiło. Samolot. Co ciekawe, prowadzi do jakiejś jaskini. Notatka. Zobaczmy, to coś więcej nam powie. Hak do wspinaczki. I to z nielegalnej kopalni złota. Lambda 2. Czymkolwiek jesteś, nadchodzę. Porzucony jeep w środku dżungli. Rozbity samolot. Czy to ten samolot, który widziałem po moim upadku? Puste skrzynie wyglądają znajomo. Wszystkie zapasy zostały zabrane do kopalni. Znajdź pomoc. Sprawdź lokację. Użyj haka. O kurcze. I teraz jest problem. Bo w kopalni jest ciemno. Nie wiem, czy tam jest daleko. Nie chciałbym się wpakować jakoś tutaj w jakieś nie wiadomo jakie atrakcje. Więc przygotujmy sobie przede wszystkim spanie na ten czas. Schronienie. To powinno się udać. Dopóki coś jeszcze widać. A widać niewiele. Dobra, stwórz. Mhm. Serio? Chyba ze swojej strony. Zbóż. O, o! Już mam przesłyszenie, jakby... Brzmiało, jakby tu coś niedobrego się wydarzyło przed momentem. Czy jakieś niedobre zwierzę się kręciło. No, pip-pip. Pip-pip. Co cieszy? Mamy grzybki w okolicy. Chociaż je zostawmy na czas, jakby się okazało, że mamy brudne ręce. Mamy świeże bananki do zjedzenia, to my zjedzmy stare. Tak z chlebem, tak? Zjedz starego chleba, a nie świeżego. Zjedliśmy sobie starego chleba, a jutro ten będzie stary znów też. Dobra, jak my mamy? Mamy chyba też możliwość zjedzenia jednego mięska. Trochę szkoda, lepiej chyba te orzechy, które się... niebawem zepsują. Larwy, na szczęście te, mają z nami całkiem dobrze i psuć się nie chcą. Dobra, wchodzimy do jaskini, zobaczyć jak daleko, jak głęboko to prowadzi. Gorzej, jeżeli jaskinia, to jest przejście tutaj w okolicy tego z hakiem. Ma pan nowe miejsce? A no tak, jaskinie. No nie wierzę, to była leżanka. Tu cały czas była leżanka. Łóżko. Tu są kokosy. To jest miska kokosowa, tuńczyk w puszce. Panie, ale to co, to ta jaskinia tu się... To ta jaskinia tu się kończy? Zjedz tuńczyka w puszce. Ładnie. Obsydianowy kamień, nie wiem czy wart grzechu. Kokosy. Kokosy warte akurat. Weź sobie tutaj przetwórz. Zjedz. No. Tłuszczu nam brak? Nie, tłuszczu już nie brak. Ech, to ja się tak to wybierałem do tej jaskini. Całe łóżko robiliśmy specjalnie, żeby się wyspać. Kolejny środek przeciwbólowy i kolejna kawa instant. Nie wiem, czy nam potrzeba aż tyle do szczęścia. Wygląda na to, że ktokolwiek tu był, już stąd poszedł, ale nauczył nas robić nowe łóżka. Wszystkie zapasy zostały zabrane do kopalni, ale to nie jest kopalnia, no tu nic nie ma więcej, tak?
Chociaż wejście narysowali jak do jaskini. Nie wiem, czy nie widzę jakiejś ścieżki dalej. Dzwonimy do żony. Hey Mia, I think I found a crash plane. Really? How big is it? Oh my god, any corpses inside? Nope, don't tell me. Is there a flight number? 815? How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Jake? Hang on, what? Sorry, I was just taking it all in. It looks like it was rather small, just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But yeah, this wasn't an accident. It was shot down. Shit. I don't want to repeat myself, but please be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could. Ale jak 815 to... The plane! The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Yeah, I don't think so. You know well enough, you're on your own. I wasn't imagining things, I think. It was flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but... It would be wonderful if you found an airstrip. We could just fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Europe. I'd go back to Spain. You? Razem, na lodowiec, gdzie nie jest zielono, na inną planetę. Europa brzmi nieźle. Yeah, I miss Europe so much. Echo de menos a mi familia. I know, Mia. You'll see him soon, okay? Over and out. Bez odbioru. Mamy cię, ostatnia nogo. O, mamy cię, ostatnia nogo. Wiedziałem. Tylko najgorsze, że jeszcze jedna pijawka gdzieś siedzi. A nam chyba ten krzak przeszkadza, żeby ją dostrzec. Tak. Chodzi mięsko. Jeżeli to jest tapir... O, tu jesteś. To... Grzechu warte, tu jest nie, to jest pancernik, ale grzechu warte byłoby rozpalenie ogniska. Przy czym? No słyszę go. Za takie rzeczy, jak i za dalszą wyprawę, zabierzemy się już w kolejnym spotkaniu. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.